8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny seminarzysta trzeciego roku Lwowskiego Seminarium Duchownego Świętego Józefa Michał Buczak z Brzeżan otrzymał strój duchowny – sutanę. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, który poświęcił duchową szatę, zaczytując słowa modlitwy Kościoła. Przyjmijcie duchową szatę. Niech będzie ona wśród ludu Bożego znakiem i świadectwem szczególnej posługi, do której zostaliście wezwani w Kościele. Biskup Edward Kawa w swoim kazaniu podkreślił, że sutanna powinna pomagać w ukazaniu Boga. Okrywając swoje ciało sutanną, otwórz swoje serce na współpracę z Bogiem. Zapomnij o swoim ego, o swoich oczekiwaniach i bądź jak Maryja, służebnica Boga. Po liturgii słowo założyć sutannę klerykowi pomógł jego proboszcz. Na zakończenie Michał podziękował biskupowi za przekazanie mu duchowego stroju, wyrażając nadzieję, że duchowy strój dany mu przez Kościół będzie on nosił z godnością i wiernością. Молімося за Святішого Отця Франциска, присутнього серед нас єпископа Едварда та священників, щоб вони сумлінно навчали Божий народ істин віри і допомагали їм жити згідно заповідей Євангелії. Спасенну жертву, яку ми складаємо тобі в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Визнаємо, що Твоя випереджувальна благодать берегла її від усілякого гріховного зіпсуття. Помі в Христі, тобі, Боже, Отче всемогутній,